Marta Szymik, Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej. A za nami, za mną i za Antosią Big Band. Właśnie trwa próba, ale więcej o tym zespole właśnie opowie nam Antosia i opowie o tych próbach, jak to wygląda, co się dzieje, jak się śpiewa z Big Bandem. Z Big Bandem się śpiewa niesamowicie, jest to cudowna przygoda i też nowe doświadczenie. Co wy śpiewacie, jakie utwory przygotowujecie? Głównie przygotowujemy utwory jazzowe. Na przykład Moje Serce to jest muzyk. Ten utwór chyba dzisiaj, tak? Zaprezentujecie i zagracie? Tak, dzisiaj zaprezentujemy właśnie ten utwór. No właśnie, z takim big bandem dobrze się śpiewa, czy się źle śpiewa? Czy są jakieś wyzwania, jakieś trudności? Z big bandem się śpiewa super. No nie ma jakichś takich wielkich trudności. Oczywiście zawsze jakieś tam minimalne są, ale nie sprawia to jakiegoś kłopotu. A jak wyglądają te wasze głośne próby? Jak to wygląda? Przychodzicie i co robicie? Przychodzimy, no i na początku zespół ćwiczy, no i później ze mną ćwiczy. Bo trzeba się zgrać. Oczywiście. To jest problem, czy to wam wychodzi już bardzo dobrze? To nie jest problem, wychodzi raczej dobrze. No i też z tym big bandem można się zaprezentować i pokazać na większej scenie, a ty, Antosiu, chyba to bardzo lubisz. Oczywiście, bardzo lubię. Muzyka zawsze towarzyszyła mi od najmłodszych lat. Jest zawsze ze mną i kocham ją z całego serca. To już to powiedziałyśmy, ale jeszcze raz powiedz do nagrania, jaki utwór dzisiaj dla nas przygotowaliście? Dzisiaj przygotowaliśmy utwór Ewy Bem. Moje Serce to jest muzyk. No to w takim razie Moje Serce to jest muzyk i Big Band. Nad samotnością swą.